Dzień dobry Państwu. W imieniu całego stowarzyszenia chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie przywitać, podziękować za to, że znaleźliście chwilę czasu, by zaszczycić nas swoją obecnością. Jesteśmy bardzo dumni z tego małego muzeum. To dla nas wielki zaszczyt, ale z drugiej strony też wielki obowiązek dbać o historię Widzewa, o historię osób, którzy tworzyli ten zasłużony klub. Muzeum Widzewa to, jak Państwo zauważyli, trzy bardzo małe pomieszczenia, ale to też żywy duch, szacunek i pamięć o tych, którzy tworzyli ten klub, którzy tworzyli nie tylko wielki Widzew, dla których Widzew był praktycznie wszystkim, całym ich życiem, ale tworzyli też reprezentację Polski. I tak na przykład, gdybyśmy się cofnęli te 40 lat, okrągła liczba, do 82 roku, Hiszpania 82, i gdybyśmy chcieli zestawić tak te dwie jedenastki tamtejszego Widzewa i tamtejszej reprezentacji Polski, to podobieństw byłoby bardzo dużo. Dokładnie, no bo de facto mieliśmy bodajże 7, którzy byli w barwach Widzewa na mundialu, a tych, którzy byli związani z Widzewem, a grali na mundialu, jest dużo więcej. No i żeby to pokazać o większej grupie ludzi, bo to bardziej takie no jakby szersze, no to o wszystkich, zwłaszcza, że wybierałem, no to nie jest wystawa o mistrzostwach świata, bo jest za mało miejsca. Nie o wszystkich. Nacisk jest na tych, na których grali Polacy, i nacisk jest na to, na osoby związane z Widzewem. Wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli mówić o mistrzostwach świata, no to niestety nie na tej powierzchni. Więc trzeba było z czegoś wybierać, z czegoś rezygnować, ułożyć to w miarę logicznie, zwarcie, no i tak to jest zaprezentowane. Czyli mamy tutaj te mistrzostwa, na których grali Polacy, te osoby, które były z Widzewa, i to nas na to kładziemy nacisk. Ja na pewno 2 lata grałem tutaj. 2 lata, gdzie zdobyliśmy jedyny Puchar Polski. To były duże przeżycia dla mnie, grając tutaj w Widzewie. Grając w wielkim klubie, który przed moim przyjściem osiągnęła wspaniałe sukcesy nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej. Poznałem tutaj wielu wspaniałych zawodników, kolegów, z którymi miałem przyjemność grać. Tutaj trzeba wymienić, prawda, widzewiaków, którzy byli podczas tych mistrzostw: Władysław Żmuda, Roman Wójcicki, prawda, Zbigniew Boniek, Włodzimierz Smolarek, także duża grupa była zawodników, którzy byli związani z Widzewem. Byli zawodnicy, którzy osiągali wspaniałe sukcesy właśnie tutaj, to co Pan powiedział, w Hiszpanii. No to było coś niesamowitego, coś wspaniałego. No i grupa też zawodników, znaczy ja chyba jedyny, to grupa, bo Roman też był w 82 roku, tu jeszcze bym dodał, prawda, Marka Dziuba, który oczywiście był w 82 i w pierwszym składzie grał. No i co? Wyszliśmy z grupy, prawda, ale porównując z 82, no to z papiutka. No tak, oczywiście, to jest piękne. Dla mnie był moment, kiedy tak naprawdę reprezentacja Polski okazała się z Widzewem. 82, no to bardzo dobrze pamiętam, zresztą 78 tak samo, to już pierwsze takie świadome moje mistrzostwa, które przeżywałem. No i myślę, że to zbudowało tak naprawdę no, pewną sympatię ogólnopolską do Widzewa, także pamiętajmy, że to, jakich mieliśmy graczy fantastycznych, tak, no Mujaczyk, Żmuda, Smolarek, Boniek, no to był ten trzon. Jakby sobie teraz przekładać, no to wyobraźmy sobie reprezentację Polski i z Widzewa grają Lewandowski, Zieliński, Glik i Szczęsny, tak, no to jest coś niewyobrażalnego i daje jaką potęgą był Widzew w tym czasie. Te łączenia, nazwijmy to, pomiędzy reprezentacją a Widzewem Łódź
rzeczywiście mają swoją, nazwijmy to, obszerną historię, ale też no, przyznam się szczerze, że nawet przygotowując się dzisiaj do tej uroczystości, nawet nie zdawałem sobie sprawy z pewnych jakby rzeczy, że niektórzy zawodnicy, nawet którzy grali w Widzewie, byli w reprezentacji Polski, bo ten zakres tych osób jest przeolbrzymi, tak więc no fajnie, że taka wystawa jest organizowana. Tutaj ukłony dla stowarzyszenia, dla muzeum za to, że naprawdę zebrali tyle eksponatów, nie jest to proste, no ale to właśnie po to też to muzeum jest, żeby kształtować też i lokalnie, i ogólnopolsko.